Witajcie. To, za czym stoję, to nie jest jakieś stare zamczysko, ani XVII-wieczna budowla, a jest to przydomowa piwniczka. Przydomowa piwniczka, którą postanowiłem tak urządzić, tak wyszykować, żeby móc przez cały rok utrzymywać tutaj żywność, trzymać żywność w takiej optymalnej temperaturze 5-10 stopni. To bym był szczęśliwy, bo nie wiem, czy to się sprawdzi, czy te moje działania się sprawdzą, bo rozpocząłem je jesienią i jeszcze nie skończyłem, bo piwnica, zresztą jak większość rzeczy tutaj w naszej ostoi, jest w permanentnym remoncie, który zamierzam sfinalizować w tym roku, jak Bozia da zdrowie. Zapraszam do środka. Łeczki zrobiłem na takich filarkach z cegły. Jak wiele rzeczy po raz pierwszy w życiu, jak chyba w każdej piwnicy. Zresztą z tym nam się kojarzy piwnica, przetwory. Dżemy. Serki. Kiedyś zrobię odcinek o robieniu takich serków w warunkach domowych. Na przykład to są moje doświadczenia, takie pierwsze początki sera typu oscypek. Bardzo, no może nie wygląda tak jak te na kropówkach, ale jest bardzo smaczny i niektórzy mówią, że lepszy niż ten od górali. Muszę popracować nad formą, bo forma mi jeszcze nie wychodzi i się zniekształcają troszkę. Ale smaku super. A tutaj jest, tutaj robię taki serek typu koryciński. A teraz serek typu koryciński, on jest za oliwie. On jest w oliwie po prostu. No, oliwia stężała i tak to wygląda. Widzę, że w obiektywie wygląda to tak troszkę pistacjowo. No, może się mylę. Mięsko takie. Różne mięsko to jest i tutaj nie janecina, tylko troszkę złani. Wieprzowe. Jest tu też indyk oczywiście, jeżeli to jest dziczyzna, to dziczyzna, jeżeli wiadomo, jeżeli chodzi o hodowlane, znaczy o zwierzęta hodowlane, to są to zawsze zwierzęta hodowlane własnego chowu. No, w przypadku indyków to dostałem od mojej mamy. Bigos, bigoski zapasteryzowane. Skwaleczki i pasztet z gęsiny i to, co pamiętam z dzieciństwa, kiełbasa w smalcu. I tradycyjnie, jak będą sianokosy, to z młodymi ziemniakami, kto przyjedzie pomóc w sianokosach, no to w sposób oczywisty na obiadek takie coś będzie. Z tej beczki będzie piwko, a z tego słoika, z tych słoików weźmiemy kiełbaski i z ziemniaczkami młodymi takie coś przyrządzimy. Dobrze. I jeszcze na koniec fajna sprawa. Wędzonki. Co tu mamy? Tu mamy tak, boczek. Wszystko to jest marynowane solą jedynie i wędzone zimnym dymem przez dobre parę dni. To są wędzone zimnym dymem, one tu sobie spokojnie mogą ten wisieć. To moje doświadczenie na temat szynki schwarzwaldzkiej, czyli szynka długo dojrzewająca w soli z jałowcem i później wędzona w zimnym dymie, ale dymie iglastym, czyli świerkowym. To dziwna sprawa. Normalnie się wrzuca z szyszki boczek wędzony
Ten jest na zimno, tamten były dwa na ciepło, w ciepłym dymie, to w całkowicie zimnym, 5 dni wędziłem. No i słonina. To jest słonina, w ogóle wszystko mam z tego, od gospodarza kupiłem taką świnkę, to jest rasa błotnicka pstra, najstarsza polska rasa, hodowana w warunkach całkowicie naturalnych, na świeżym powietrzu, karmiona, nie tuczona w sposób tradycyjny paszami, tylko po prostu zielenina, troszkę ziemniaczków, zboża i tak sobie na świeżym powietrzu hasa i mięso, wierzcie mi, jest wyjątkowe, jest wyjątkowe. I teraz tak, to żeby wszystko nam się fajnie chłodziło, to wymyśliłem sobie coś takiego, spójrzcie, że w posadzce piwnicy zatopię, wykopię i umieszczę beczkę. To jest beczka 220-litrowa, ale największa, jaką tutaj znalazłem w tym naszym regionie. I zamierzam ją teraz napełnić śniegiem, ubić ten śnieg, co się stworzy taki lód twardy. I to będzie zamknięte przez... zakręcone przez ten okres tutaj najbliższy, a później w miesiącach letnich będę odkręcał i mam nadzieję, że to spowoduje obniżenie temperatury piwnicy. To do dzieła działamy. Ja takie rozwiązanie widziałem na starych rycinach. Polegało to na tym, że w rogu piwnicy stawiało się takie wykopane, takie niecce, dwie na sobie postawione beczki bez dna i tam właśnie wsypywano lód czy śnieg, ubijano. One nie miały kontaktu z gruntem, po prostu były izolowane powietrzem i tak chłodzimy piwnicę. Ubijemy. To jest pewna ostatnia. Jeszcze jedna trzeba będzie na fur. I na koniec jeszcze ujęcie piwnicy od frontu. Pozostają drzwi do wstawienia, dwoje drzwi. Muszę je wykonać, pomyśleć o jakiejś ciekawej koncepcji. Jeszcze o tym nie myślałem. I na pewno z biegiem czasu, czy w gorące dni, zrobię relację z wnętrza piwnicy i złożę raport, jaką mamy temperaturę, jaka będzie temperatura, pewno przy okazji picia piwa. Dzięki, czołem.